Does anybody can tell me? Czy ktoś może mi powiedzieć? Why Jonah left God? Dlaczego Jonasz opuścił Boga? What was the reason Jonah decided to disobey God? Co było powodem, że Jonasz zdecydował się być nieposłusznym Bogu? Jonah went to Nineveh anyway. Jonasz udał się do Niniwy. And Jonah says. I Jonasz powiedział. In 40 days. Za 40 dni. Nineveh will be falling. Niniwa będzie zniszczona. It is just like Adventist saying. To tak jakby Adwentysta powiedział. Babylon is falling. Babilon upada. But this Nineveh did not fall. Ale Niniwa nie upadła. Nineveh was saved. Niniwa została ocalona. What happened to Jonah? A co stało się z Jonaszem? Jonah was very angry. Jonasz był bardzo rozzłoszczony. He was angry. Był zły. Why? Dlaczego? Jonah thought. Dlatego, że Jonasz myślał. God was not rational. Że Bóg nie był takim racjonalnym Bogiem. Because Nineveh is very bad. Dlatego, że Niniwa była bardzo złym miastem. Nineveh do not deserve salvation. I Niniwa nie zasłużyła na zbawienie. Jonah was very mad. Dlatego Jonasz był bardzo zły na Boga. How much was he so mad? Jak bardzo był rozgniewany? How much? Bardzo? So mad. Był tak rozgniewany. He said, I want you to take my life. Że powiedział, że chce, żebyś zabrał moje życie. Very interesting person. Bardzo interesująca osoba. Very interesting prophet. Bardzo ciekawy prorok. Today I'd like to talk to you about cancer. Dzisiaj chciałbym mówić wam na temat raka. And the relationship with the T cells. I związku z komórkami T. Before we move on to the cancer, zanim przejdziemy do zagadnień związanych z rakiem, let's take a look at the Jonah chapter 4. Otwórzmy trzeci rozdział Księgi Jonasza. Jonah chapter 4. Księga Jonasza, rozdział 4. Verse 1. I wiersz pierwszy. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. What displeased Jonah? Co nie podobało się Jonaszowi? Salvation of the Nineveh. Zbawienie Niniwy. And Jonah said to God. Więc Jonasz powiedział do Boga. Verse 2. Wiersz drugi. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonah said, ach. Jonasz powiedział, ach. I told you. Ja mówiłem. There are many God's people in this level. Jest wielu ludzi, którzy wierzą w Boga i znajdują się na takim poziomie. They don't know that God's love is complete forgiveness. Oni nie wiedzą o tym, że miłość Boża oznacza pełne przebaczenie. And I think God is having more problem with Jonah than Nineveh. Myślę, że Bóg miał więcej problemów z Jonaszem niż Niniwą. Just like he has more problem with us. To tak, jak może mieć więcej kłopotów z nami, than non-believers. Aniżeli z niewierzącymi. It is possible. To jest możliwe. We may be just behaving like a Jonah. I możemy zachowywać się tak jak Jonasz. And this is something we need to think about. I musimy zastanowić się nad tym. Jonah says, "Take my life." Jonasz powiedział, weź moje życie. I think it is better to die. Myślę, że lepiej jest umrzeć. I like Jonah. Ja lubię Jonasza. Do you know why I like Jonah? Wiecie, dlaczego go lubię? I think Jonah could be sincere. Jonasz na pewno był szczery. But I like Jonah because. Ale ja lubię Jonasza dlatego, że. He was bold. Dlatego, że był odważny. Yeah. Był odważny. Jonah expressed his disagreement to God. Jonasz odważył się wyrazić swoje niezadowolenie przed Bogiem. If he doesn't like it, jeśli mu się coś nie podobało, he says, I don't like it. On powiedział, nie lubię tego, nie podoba mi się to. Just like who? Tak jak kto? Peter. Jak Piotr. And who else? I kto jeszcze? Abraham. Abraham. Well, Abraham, I don't have enough time. Nie mam dość czasu. I think Abraham's story I told you in camp meeting. Ale wydaje mi się, że o Abrahamie opowiadałem wam podczas kampu. When I explained about the Sodom and Gomorrah story. Gdy mówiłem o historii związanej z Sodomą i Gomorą. Then you see the Abraham's boldness. I tam też widzicie odwagę Abrahama. Peter. Piotr. How bold was Peter? Jak odważny był Piotr? When Jesus was washing disciples' feet. Gdy Jezus umywał uczniom nogi. And Jesus already washed a few disciples' feet. I Jezus już umył nogi kilku uczniom. Maybe James, maybe może Thomas, Jakuba, no. Może Tomasza. And now it's Peter's turn. I teraz przyszedł czas na Piotra. What did he say? I co Piotr powiedział? What did Peter say? Co powiedział Piotr?
You wash my feet? Ty chcesz umywać moje nogi? That's what Peter said. To właśnie to powiedział Piotr. You ty wash my feet? Moje nogi? Peter's concept was. Koncepcja Piotra polegała na tym, I must serve you. Że uważał, że to on powinien służyć Jezusowi. It should be I wash your feet. To ja mam myć twoje nogi. Now you say, you wash my feet? Ale teraz Piotr mówi, ty masz umywać moje nogi? Peter is the only one who said. Piotr był jedynym uczniem, który to powiedział. No way. Nie, to niemożliwe, nie zgadzam się na to. It is difficult to say no to God, you know that? Ciężko jest powiedzieć nie Bogu. You have to be a child of God who can say no. Musicie być dzieckiem Bożym, aby móc powiedzieć Bogu nie. Then you become really faithful person. Wtedy dopiero stajecie się taką wierną osobą. It is just like a grandson says no to the grandpa. To tak jak wnuk mówi nie do dziadka. If your grandson is always saying, jeśli wasz wnuk zawsze mówi, yes, grandpa. Tak, dziadku. Yes, grandpa. Tak, dziadku. Yes, yes. Tak, tak. There's some problem. To znaczy, że istnieje tu jakiś problem. Is it real relationship? Czy na tym polega prawdziwy związek? God wants to have very intimate relationship. Bóg chce, aby ten związek był takim intymnym, zażyłym związkiem. Peter can express his opinion. Piotr odważył się wyrazić swoje zdanie. When somebody else cannot express podczas gdy inni nie uczynili tego. You wash my feet? Ty chcesz umywać moje nogi? What was Jesus saying? Jak odparł Jezus? You don't understand now. Ty nie rozumiesz teraz. But, later on, ale później you understand. Zrozumiesz. So, let me wash your feet. Tak więc pozwól, że umyję twoje stopy. You know what Peter said? I wiecie, co odparł Piotr? Not mine. Nie moje. Well, you wash theirs, możesz umyć ich, ty umyłeś but ich not stopy, mine, never. Ale nie moje, nigdy się na to nie zgodzę. What would Jesus reply? Co na to odparł Jezus? If I don't wash your jeśli ja nie umyję twoich stóp, you and I have no relationship. To nie będziemy mieli działu. You know what that means? Czy wiecie, co to oznacza? Peter? Piotrze? You know who I am. Ty wiesz, kim ja jestem. You know my identity. Ty wiesz, kim jestem. You know I am a son of God. Wiesz, że jestem Synem Bożym. But something you don't know is, ale ty czegoś nie wiesz. You don't understand relationship. Nie rozumiesz tego, na czym polega nasz związek. What kind of relationship I have with you? Jaki związek istnieje między nami? I am the one who washes your feet. Ja jestem tym, który umywa twoje stopy. I am the servant. Ja jestem sługą. Is Jesus servant? Czy Jezus jest sługą? Yes. Tak. Jesus says. Jezus mówi. I came to serve. Ja przyszedłem służyć. Not to be served. A nie aby mi służono. Yeah. Tak. Jesus came to serve. Jezus przyszedł, aby służyć. In Philippians 2:6. I w liście do Filipian, w rozdziale 2, wierszu 6. What did he say? Co on powiedział? He came in flesh to be a servant. Tam w tym fragmencie czytamy, że Jezus przyszedł w ciele, aby być sługą. Yes, Bible says that. Tak, mówi Biblia. What a servant we have. Jakiego mamy sługę? And we found out during last week God is faithful servant. I w tym tygodniu odkryliśmy, że Bóg jest wiernym sługą. He is serving our genes. On służy naszym genom. He is serving birds. Służy ptakom. He is serving flowers. Kwiatom. He is the server. On jest sługą. He's the servant. Sługą jest. Wonderful servant. I to cudownym sługą. When we have cancer. Gdy chorujemy na raka. When we have cancer. Gdy mamy raka. He like to heal our cancer. To Bóg chciałby uzdrowić nas. What is the biggest problem with the cancer? Na czym polega największy problem związany z rakiem? Of course, there's carcinogens. Oczywiście są związki rakotwórcze. Stress which produces oxygen. Stres, który powoduje powstawanie rodników. And God already knew that we could have cancer develop. I Bóg wie o tym, że może dojść do pojawienia się raka. Because Satan causes all kind of stress. Dlatego, że szatan powoduje różnego rodzaju stresy. And Satan will make us to produce more oxygen-free radicals. I szatan robi wszystko, aby coraz więcej wolnych rodników pojawiało się w nas. And to damage our genes. I w ten sposób chce niszczyć nasze geny. But you know, God gave us Sabbath. Ale Bóg dał nam sabaty. Why Sabbath is needed? Dlaczego sabaty są takie ważne? God gave us rest. Bóg obdarzył nas możliwością odpoczynku. God gave us rest gene. Bóg dał nam gen odpoczynku.
God gave us gene which make us rest. Obdarzył nas genem, który sprawia, że odpoczywamy. I'll show you. Pokażę to wam. In camp meeting I show you this gene map, right? Podczas kampu pokazywałem już wam tę mapę genomu. Let's take a look at the gene map. Popatrzmy na to jeszcze raz. This is the chromosome number one, chromosome numer 1, 2, 3. There are many genes. A tutaj w takim chromosomie znajduje się wiele różnych genów. When this gene is abnormal, you have gdy ten gen jest cancer. Anormalny, wtedy może pojawić się rak prostaty. You could have this gene abnormal, a jeśli ten gen jest uszkodzony, to wtedy dochodzi do jaskry. And this gene abnormal, you could have w przypadku uszkodzenia tego genu dochodzi do choroby Alzheimera. So, all the diseases depend upon which gene become abnormal. Tak więc w przypadku każdej choroby uzależnione jest to od uszkodzenia jakiegoś określonego genu. Now, let me show you this gene. Pokażę wam jeszcze jeden gen. In chromosome number 17. Znajduje się on w chromosomie 17. The gene called P53. To jest gen zwany genem P53. P53. And this P53 gene produces very special protein called tumor suppressor protein. I ten gen wytwarza taką specjalną substancję zwaną genem supresorowym raka albo białkiem supresorowym. When you have a cancer, gdy macie raka, the cancer cells do not produce that tumor suppressor protein. To komórki raka nie wytwarzają tego genu supresorowego. Why? Dlaczego? When you have a cancer, in the cancer cell you don't have that. Dlatego, że w komórce raka nie macie tego genu P53. It disappeared. On po prostu zniknął. The gene can be there, gene can disappear too. Tak więc gen może nawet zniknąć. Well, gene can disappear when all the ATCZ letters were all the mixed up. A dojść może do takiego zniknięcia genu, gdy te wszystkie litery ACGT zostaną pomieszane w niewłaściwy sposób. And then scientists cannot find that gene. I wtedy naukowcy nie są w stanie znaleźć tego genu. And that gene no longer produces this tumor suppressor protein. I wtedy niewytwarzane jest to białko supresorowe raka. And this tumor suppressor protein is making cell, keeping cell healthy. To właśnie to białko supresorowe raka powstrzymuje komórkę przed rakiem i sprawia, że ona jest zdrowa. Not to become cancer cell. I nie dopuszcza do przekształcenia się jej w komórkę rakową. Now, how does it do that? W jaki sposób do tego dochodzi? Jak to się dzieje? How this tumor suppressor protein is keeping cell healthy? Jak to białko supresorowe raka jest w stanie sprawić, że ta komórka jest zdrowa? Presence or absence of this P53 gene is the critical difference between the normal healthy cell and the cancer cell. Obecność albo brak tego genu P53 powoduje, że może dojść do raka albo nie chorujemy na raka i to jest taka główna, podstawowa tego przyczyna. Of course there are many other differences. Oczywiście jest wiele innych różnic. But this, when P53 gene disappears, ale gdy znika ten gen P53, finally this cell become malignant cancer cell. W końcu ta komórka staje się złośliwą komórką rakową. If P53 gene still exists, a gdyby nadal istniał ten gen P53, then it doesn't become malignant yet. To wtedy ten nowotwór, ta komórka jeszcze nie przekształci się w rakową, złośliwą komórkę. They can be benign tumor. Wtedy nadal może być tą łagodną postacią nowotworu. It is still is not yet malignant. Więc ta łagodna postać świadczy o tym, że nie doszło jeszcze do tego złośliwego raka. But the moment when this P53 gene disappears, ale w chwili, gdy ten gen P53 znika, then the cell become malignant cancer. Wtedy ta komórka przekształca się w komórkę złośliwą. You know, what does this tumor suppressor protein do? Wiecie, co czyni to białko supresorowe raka? Make your cell rest. Ono sprawia, że wasza komórka jest w stanie odpocząć. It's a P53 gene giving cells the rest. Dlatego, że ten gen P53 obdarza komórkę odpoczynkiem. No matter how much you think you're resting, bez względu na to, jak bardzo myślicie o tym, że odpoczywacie. If God does not activate, to jeśli Bóg nie uaktywni P53 gene, genu P53, you're not really resting. To tak naprawdę nie odpoczywacie. Therefore resting is a gift from God. I właśnie dlatego odpoczynek jest darem od Boga. What does Jesus say in Matthew chapter 11? O czym mówi Pan Jezus w rozdziale 11 Ewangelii Mateusza? Jesus says, those who are weary and heavy laden. Ci, którzy są spracowani i obciążeni. Come unto me. Niech przyjdą do mnie. Then he says, a następnie mówi, I will give you rest. Ja dam wam odpoczynek.
When I was reading Bible for the first time, gdy pierwszy raz czytałem Biblię, I said to myself, powiedziałem sobie, what does it mean that he give me rest? Co on ma na myśli, mówiąc, że da mi odpoczynek? I can rest without God. Przecież ja mogę odpocząć bez Boga. But you know, when you know the P53 gene, ale teraz, gdy wiecie na temat tego genu P53, even resting is impossible. To nawet zauważacie, że odpoczywać nie jesteście w stanie sami z siebie, without God. Bez Boga. God has to send his iskra to activate this P53 gene. Bóg musi posłać swoją iskrę, aby uaktywnić gen P53. To produce this protein. Aby zostało wytworzone to białko. Then your cells rest. I wtedy wasza komórka odpoczywa. Then what happened? You know what happened? I wiecie, co się wtedy dzieje? All the chromosome become. Cały chromosom. All opens up like this. Staje się taki otwarty. Then God can check every letter. I wtedy Bóg może sprawdzić każdą literę w tym genie. When it is resting. Gdy ten gen odpoczywa. When gene is working like this. Ale gdy gen pracuje, tak jak to widzimy teraz. You cannot check it. To wtedy nie ma możliwości sprawdzenia. So when God found some wrong letter. Więc gdy Bóg odkrywa jakąś uszkodzoną literę, then it is replaced. To wymieniają. I have some pictures for that. Mam zdjęcie, które lepiej nam to wyjaśni. Okay. This is a DNA. Tutaj widzimy DNA. And these are the ATCG base. A to są te zasady A, T, C, G. Look. Popatrzcie. This guy. To, co tutaj widzimy. This is a cartoon, actually. To oczywiście jest rysunek. And God doesn't look like this. Ale to właśnie niekoniecznie musi wyglądać actually, tak, jak to tu God widzimy. Produces this particular protein. Ale Bóg właśnie wytwarza takie białko. To find this kind of abnormality in the gene. Aby to białko mogło odkryć tego rodzaju anormalne fragmenty w budowie genu. Yeah, this is fragmented, this is damaged. I ten fragment jest zniszczony. So then this particular protein. Oh, this is damaged. Więc to białko mówi wtedy: "O, ten fragment jest uszkodzony." But this guy looked too scary. On ten trochę wygląda za bardzo przestraszonego. So this kind of special protein is also produced. Więc to specjalne białko by the gene. Jest wytwarzane przez gen. So God is the one produced this protein. Więc to Bóg jest tym, który wytwarza poprzez gen to białko. God make them examine the i Bóg sprawia, gene. Że to białko kontroluje, sprawdza and then he gen. Finds it, i gdy odkryje jakieś uszkodzenie, then he notifies somebody else. Wtedy informuje o tym jeszcze coś innego. Then somebody else comes, to wtedy pojawia się jakieś inne białko. And this is also special protein, i to produced. Też jest taka specjalna proteina, która... I think it's a bad picture, right? Myślę, że to też jest takie złe zdjęcie. It cut this wrong segment off. Która przecina te niewłaściwe fragmenty. Then this guy następnie to białko brings a new segment, przynosi right? na to miejsce nowy fragment, to replace this. Aby wymienić ten uszkodzony. Well, this, if you eat any kind of food, tak więc, gdy spożywacie jakiekolwiek pokarmy, your cell make all this many menu. To wtedy wasze komórki mogą wytworzyć dużo tych elementów. Then it replaces, następnie ten uszkodzony fragment jest wymieniony and put it back to you. I wszystko jest this kind of scalone. Process we call DNA repair. Ten proces określamy mianem naprawy DNA. So even though you're angry, tak więc nawet jeśli jesteście rozgniewani, you produce oxygen free radical, to wtedy wytwarzacie wolne rodniki tlenowe and you damage your gene, i uszkadzacie swoje geny. God made this provision. To nawet w takiej sytuacji God, Bóg daje wam coś, co naprawia te uszkodzenia. God already programmed how to repair your Bóg już zaprogramował, w jaki sposób wasze geny mogą być naprawione. Now we scientists know all this detail. Teraz naukowcy wiedzą, znają te wszystkie szczegóły. When I was in medical school, kiedy studiowałem medycynę, we didn't know anything about this. My niczego nie wiedzieliśmy na ten temat. Do you know what this tells you? Wiecie, o czym to mówi? God is the healer. Że Bóg jest uzdrowicielem. Yes. It becomes so obvious. I to jest takie oczywiste. It is all gene is working in harmony. Wszystkie geny funkcjonują, współpracują ze sobą harmonijnie. God has to send iskra. Bóg musi posłać iskrę. And he is serving us. I służy nam w ten sposób. That's why he is the servant. Dlatego on jest sługą. Right? Prawda?
So, if you have a good servant like God, więc jeśli macie takiego dobrego sługę, jakim jest Bóg, you will be happy person. To będziecie szczęśliwymi osobami. You will be shouting like someone in the Bible. Będziecie krzyczeć tak jak ktoś w Biblii. Like whom? Jak kto? David. Jak Dawid. What did he say? Co on powiedział? David said this. Dawid powiedział: Lord is my servant. Pan jest moim sługą. Where? Gdzie to napisał? Where in the Bible? Gdzie to się znajduje w Biblii? Psalm 23. W Psalmie 23. You know what he said? He didn't say Lord is my servant. Dawid właśnie nie powiedział, że Bóg jest moim sługą. What he said, you know very well. Ale dobrze wiecie, co powiedział. Lord is my shepherd. Bóg jest moim pasterzem. Pan jest pasterzem moim. Do you know what shepherd meant to David? Wiecie, jakie znaczenie to słowo pasterz miało dla Dawida? Because he was a shepherd. Dlatego, że on był jego pasterzem. So he know what shepherd really means. Więc on wiedział, co oznacza słowo pasterz. Shepherd does not simply mean he is the leader. Pasterz to nie oznacza jedynie jakiegoś przewodnika. He is the boss. Że on jest szefem. For David, dla Dawida. He knows what shepherd means. Dawid wiedział, co oznacza słowo pasterz. He knows that being shepherd is being a servant to the sheep. On wiedział, że pasterz to sługa dla owiec. Okay, tell me. Powiedzcie mi. Who serves? Kto komu służy? Is that shepherd serves sheep or sheep serves shepherd? Czy to pasterz służy owcom, czy owce służą pasterzowi? Shepherd serves sheep. Pasterz oczywiście służy owcom. God is that kind. God wants to be that kind of servant for us. Bóg pragnie być właśnie takim sługą dla nas. David knew that. I Dawid o tym wiedział. When David says, "God is my shepherd," gdy Dawid powiedział: Pan jest pasterzem moim. What David really was saying was, to tak naprawdę God is, mówił, Lord is my servant. Pan jest moim sługą. That's why he said the next verse. To dlatego w następnym wierszu powiedział: I shall not want. Niczego mi nie braknie. Yeah. Tak? Obvious, right? To jest takie jasne. When you have a servant like God, gdy macie takiego sługę jak Bóg, God is serving you, i ten Bóg służy wam, you have nothing want. To niczego wam nie braknie. That's why David says what? To dlatego, co dalej mówi Dawid. He prepares. On przygotowuje. What? Co? Table before. Zastawia przede mną stół. Who prepared the table? Kto przygotował, kto zastawił ten stół? Is master prepared the table or servant prepared the table? Czy to pan przygotowuje, zastawia stół, czy sługa to czyni? Servant prepared the table. Sługa. David knew God is his servant. Dawid wiedział, że Bóg jest jego sługą. Who prepared the table for? Który zastawia przed nim stół. What a boldness. Co za odwaga. You know what is loyal, being loyal to God? Wiecie, czym jest lojalność względem Boga? If you want to be so loyal to God, jeśli chcecie być naprawdę lojalni względem Niego, use him. To starajcie się wykorzystywać Go. Let him be servant for you. Pozwólcie Mu być waszym sługą. That is loyalty to God. To jest właśnie lojalność względem Boga. Let God serve your genes. Niech Bóg służy waszym genom. That's being loyal to God. To właśnie oznacza lojalność względem Boga. And God loved to be servant to you. I Bóg uwielbia, pragnie być waszym sługą. When Satan destroyed your genes, gdy szatan zniszczył wasze geny, God loved to do this service for you. Bóg uwielbiał służyć wam i naprawiać te geny poprzez te białka. This we call service, right? Coś takiego nazywamy służbą. God is for the service. Bóg chce służyć. People like Jonah, ludzie tacy jak Jonasz, don't understand this. Nie rozumieją tego. People like Jonah always think, ludzie jak tacy jak Jonasz zawsze myślą, or like David, albo tacy jak Dawid, I am your servant. Ja jestem twoim sługą. You cannot wash my feet. Ty nie możesz myć moich stóp, powiedział I have Piotr. To, wash your feet. To ja mam myć twoje stopy. And these kind of people are usually very harsh people. I takie osoby zwykle są osobami takimi szorstkimi w obejściu. God wants to be servant for us. A Bóg chce być naszym sługą. You know what TP53 gene does? Wiecie, co robi gen P53? It produces tumor suppressor protein. Wytwarza białko supresorowe raka. And this tumor suppressor protein makes I to białko supresorowe raka sprawia, że odpoczywacie. He gives us rest, indeed. Faktycznie on daje nam odpoczynek. Because he is the one who gives iskra. Dlatego, że on jest tym, który daje iskrę. To produce this resting protein.
aby wytworzone zostało to białko sprawiające odpoczynek. David says this. Dawid powiedział: My servants take me. Mój sługa. To the nice green field. Mój sługa zabiera mnie na piękne pastwiska. My servant take me to the nice lake. Beautiful mój lake. Sługa zabiera mnie nad piękne jezioro. My servant want me to lie down. Mój sługa chce, abym się położył. And my servant prepares table before. I mój sługa zastawia przede mną stół. David uses him so good. Dawid wykorzystywał Boga bardzo dobrze. And God is so happy to serve David. I Bóg był tak szczęśliwy, że mógł służyć Dawidowi. When God is happy to serve you. A gdy Bóg jest szczęśliwy, że może wam służyć, and you sense his joy. To wtedy wy odbieracie jego radość. That's why you become joyful person. I właśnie dlatego stajecie się radosnymi osobami. God is so happy to serve. I Bóg jest tak szczęśliwy, kiedy może wam służyć. Every day and God is speaking to me. I każdego dnia Bóg mówi do mnie. Sęk. Thank you, dziękuję. Dziękuję. You let me serve. Pozwalasz mi być twoim sługą. I am really enjoying to serve. Naprawdę cieszę się, mogąc ci służyć. That's why I have joy. To dlatego mam radość. This resting is so important. Ten odpoczynek jest czymś why? Bardzo ważnym. Dlaczego? This kind of service tego rodzaju służba only happens ma miejsce tylko wtedy, when your gene is in the rest. Gdy wasz gen odpoczywa. Resting is important. Dlatego odpoczynek jest tak ważny. So master rests. Tak więc Pan odpoczywa. Servant works. Sługa pracuje. This is what it means. Takie to ma znaczenie. On Sabbath day, w czasie sabatu we rest. My odpoczywamy. And servant a sługa pracuje. Works. This is beautiful. Czy to nie piękne? That's why we should rest on Sabbath. To dlatego powinniśmy odpoczywać w czasie sabatu. I feel so happy just by saying this. I mówiąc to już czuję się naprawdę bardzo dobrze. What i szczęśliwy jestem z tego powodu, right? Co? Jak wspaniałego sługę mam. Well, when I say this, gdy to mówię, some people get mad. Niektóre osoby wściekają się. We have to serve the God. My mamy służyć Bogu. It's blasphemy. To bluźnierstwo. What do you mean God serves me? Co ty masz na myśli, mówiąc, że Bóg mi służy? These people don't understand. Te osoby nie potrafią tego zrozumieć. One są tymi osobami, które chcą pokazać swoją lojalność względem Boga. To właśnie są te osoby, które potem powiedzą, czy ja nie byłem lojalny względem Ciebie. Ja służyłem Tobie. I to bardzo ciężko. Jak Ty możesz powiedzieć, że mnie nie znasz? Why they saying that? Wiecie, dlaczego oni tak mówią? Because they have never had experience of God serving them. Dlatego, że nigdy nie doświadczyli tego, że Bóg służył im. They don't know him. I dlatego go nie znają. So, Jonah up until this moment. Jonasz do tego momentu does not know God. Nie znał Boga. He's mad. I dlatego wściekał się. That's why Cain was mad. I dlatego również Kain był rozzłoszczony. When he saw, gdy zobaczył, Abel was happy. Że Abel był szczęśliwy. Cain was mad. Kain był rozgniewany. Because it shouldn't be this way. Dlatego, że tak nie powinno być. All Ninevites are saved. Cała Niniwa została zbawiona. All these Ninevites says, thank you, God. Cała Niniwa powiedziała, dziękuję Boże. Jonah is mad. A Jonasz był rozgniewany. This is the biggest stress. I to powoduje największy stres. If you live in this kind of spirituality, jeśli żyjecie takim życiem duchowym, you never experience rest. To nigdy nie doświadczycie tego, czym jest odpoczynek. And so it is important to know God to have a proper rest. Tak więc jest bardzo ważne, aby wiedzieć, że Bóg przygotował dla nas taki właściwy odpoczynek. So, now you know what P53 do. Teraz już wiecie, czym zajmuje się P53. And Satan made this world very busy. Szatan sprawił, że ludzie na tym świecie są bardzo zajęci. So we call this business. I dlatego nazywamy to takim zajęciem, biznesem. Business. Od języka, od angielskiego słowa busy. Everybody is busy. Każdy jest zajęty. I am very busy. Ja też jestem zajęty. But you know why? Ale wiecie co? I'm trying to be not busy. Ale staram się nie być za bardzo zajęty. Every moment. Każdej chwili. My schedule looks very busy. Mój plan zajęć jest bardzo napięty.
You can ask Esther whether I'm busy. Moglibyście zapytać moją żonę Esther, jak Esther. Bardzo napięty jest ten plan. Esther always complains. Ona zawsze narzeka. I'm not as busy as she is. Że ja nie jestem tak zajęty jak ona. Whenever we come to the breakfast, kiedykolwiek udajemy się na śniadanie, I enjoy blue sky. Ja cieszę się błękitem nieba. Good air. Jakie świeże powietrze. As Esther says, a Esther mówi, hurry up, hurry up. Szybciej, szybciej. There's lots of things to do. Jest tyle rzeczy do zrobienia. I say, ja I mówię, have more things to do than you do. A ja mam więcej rzeczy do zrobienia niż ty. So we finish breakfast. Więc kończymy śniadanie. I said, I gotta hurry. I mówię, muszę się śpieszyć. She says, give me key. Ona mówi, daj mi klucze, muszę śpieszę się. And I enjoy it. Oh, a ja cieszę się widokiem nieba. I'm not busy at all. Nie jestem zajęty. You can see me. Mam czas. While I'm giving you lecture. Możecie teraz obserwować mnie, am jak I busy? Prowadzę ten wykład. Czy ja jestem teraz zajęty? I'm not busy. Nie jestem zajęty. I'm busy, but I'm always not busy. Jestem zajęty, ale nigdy nie jestem zajęty. I'm slow. Ja powoli wszystko robię. I respect my P53 genes. Ja chcę, żeby mój gen P53 wrócił. Because God does not want me to be so busy. Dlatego, że Bóg nie chce, żebym był taki zajęty, zapracowany. So, you can be in Christ. Więc wy możecie być w Chrystusie. You know why I'm not busy? Wiecie, dlaczego nie jestem taki zajęty? As a matter of fact, faktycznie, I wanna tell you so many things. Chcę wam powiedzieć tak wiele różnych rzeczy. I have so many things in my computer. Tak wiele różnych mam rzeczy w komputerze. Not just this picture alone. Nie jedynie te zdjęcia. There's so many wonderful things God showed me. Tak wiele różnych wspaniałych spraw ukazał mi Bóg. In the Word of God. W swoim słowie. I wanna share that. I ja chciałbym podzielić się tym z wami. But if I don't have time, ale jeśli nie mam czasu, Lord says, sing, a Pan mówi, sęg, take it easy. Spokojnie, wyluzuj I'll się. I'll give you next opportunity. Ja dam ci jeszcze inną możliwość. I said, okay, powiedziałem, dobrze, dziękuję. So, I think God will bring me to Poland again. There's no question about that, więc right? Myślę, że yeah. Chyba nie ma wątpliwości, że Bóg pozwoli mi znów przyjechać do Polski. And actually, Esther loves. I właściwie Estera uwielbia. Esther complains a lot, you know. Esther zwykle trochę narzeka. But she never complained in Poland. Ale w Polsce nigdy nie narzekała. Ona mówi, the Polish apple is great. Polskie jabłka smakują ekstra. Polish potato is great. Ziemniaki polskie są wspaniałe. She loves sauerkraut. Ona uwielbia polską kapustę kiszoną. She ate all the sauerkraut. I całą kapustę zjadła z kuchni. And she ate all mine too. I ona chce i zjadła nawet moją kapustę. Oh. And I was amazed. I byłem zdumiony. You know what she says? Wiecie, co ona mówi? Honey, kochanie, maybe Lord has a big plan with the Poland. Może Bóg ma wielki plan dla Polski. And she says, i ona mówi, I think the soil of this Poland is so good. Myślę, że ziemia w Polsce taka dobra. Especially, you know, the cabbage. A szczególnie to, co wyrasta z tej ziemi. Everything kapusta. Tastes so good. To wszystko tak dobrze smakuje. Actually, I've been eating Polish cabbage every day. Ja każdego dnia jem polską kapustę. Every supper we have cabbage, you know, na każdą kolację steamed cabbage, you know. Mam kapustę. I think the Lord is speaking to Esther something. Myślę, że Bóg przemawia do Esther, mówi jej coś. And she really enjoyed staying here. I ona naprawdę cieszy się z pobytu tutaj. I mogę to powiedzieć. Yeah. And don't be busy. Tak więc nie bądźcie za bardzo zajęci. If you're busy, jeśli jesteście tacy zapracowani, God wants you to be busy, but be peaceful. Bóg chce, żebyście mieli zajęcie, ale żebyście nie tracili tego wewnętrznego pokoju. And I wanna keep this. I ja chcę właśnie w ten sposób żyć. I am so busy. Jestem tak zajęty, but I'm always slow. Ale zawsze jestem taki powolny. I'm always in peace. Zawsze mam ten pokój. Otherwise it's so stressful, you cannot really bo inaczej to spowodowałoby taki stres, że nie znieślibyście tego. So I walk slow, więc ja chodzę powoli. Cieszę się so wszystkim. Beautiful. A dziś rano było tak pięknie. You know, that white, you know,
The flowers. Kwiaty były takie oszronione, białe. I walk out way. Więc wyszedłem dość daleko. Oh, I enjoy this white field. I cieszyłem się tym widokiem tego białego pola. I have a lot of things to do. Mam wiele rzeczy do zrobienia. But that enjoying the beauty is more important. Ale ta radość widokiem piękna jest czymś ważniejszym. And here Satan says. A szatan mówi. Fact. Hurry up. Szybciej. You don't have time for this. Nie masz czasu na to. Drink coffee. Pij kawę. Kofeinę. The water give you rest. Woda obdarza was odpoczynkiem. Caffeine make you busy. Kawa sprawia, że jesteście zajęci. You know, if you enjoy the coffee. Jeśli cieszycie się piciem kawy. I love this coffee. Ja uwielbiam tę kawę. You know what you're saying? To wiecie, co mówicie? I don't want to be in peace. Ja nie chcę mieć pokoju. I want to be stimulated. Chcę być pod wpływem stymulacji. And then your P53 region inside says. I wtedy wasz gen P53 mówi wewnątrz. Does this person need me? Czy ta osoba mnie potrzebuje? I think this coffee has a lot to do. Myślę, że kawa może mnie zastąpić i ma wiele do zrobienia. I wtedy gen P53 znika. Especially espresso nowadays. A szczególnie ta kawa z ekspresu. Such a concentrated coffee. Bo tam znajduje się duża koncentracja kofeiny. There's no solid scientific evidence that coffee is causing cancer. Nie ma jak do tej pory naukowego dowodu na to, że kofeina powoduje raka. But I think coffee drinking is so widespread in this world. Ale picie kawy jest tak rozpowszechnione na całym świecie. If you don't drink coffee, you're sort of strange person. Jeśli nie pijecie kawy, to możecie być uważani za jakąś dziwną osobę. And Satan promoted coffee so. A szatan stara się zachęcać ludzi do picia kawy. So even the coffee does not directly cause cancer. I nawet jeśli kawa czy kofeina bezpośrednio nie powoduje raka. I think coffee drinking is or overall bad influence for the P53. To jestem pewien, że picie kawy jest bardzo złe dla tego genu P53. And this poor Jonah, prophet Jonah. I ten biedny prorok Jonasz was very busy. Był bardzo zajęty. You know, God called him. Bóg wezwał go. To send him to Nineveh. Aby posłać go do Niniwy. And God knew Jonah was not ready. I Bóg wiedział o tym, że Jonasz nie był gotów. Yet he called Jonah. A jednak wezwał go. God knew how Jonah gonna respond to this. Bóg wiedział, jak Jonasz zareaguje na tę misję. Bóg powiedział: Come, Jonah. Chodź, Jonaszu. And Jonah knew what it was. I Jonasz wiedział, co to było. You know when Jonah was coming to God? Wiecie, kiedy Jonasz przychodził do Boga? You know what he was thinking? Wiecie, jak on myślał? I know this mission. Ja wiem. This is about Nineveh. To na pewno dotyczy Niniwy. Nineveh is so bad, ta Niniwa jest taka zła, tak zepsuta. I know what he want me to do. Ja wiem, co on chce, żebym zrobił. Go and żebym poszedł tam and tell them, i powiedział im, you're dead. Jesteście martwi. God is gonna crush you and destroy. Bóg was zmiażdży i zniszczy. Because you're so bad. Dlatego, że jesteście tacy źli. And Jonah was ready for that. I Jonasz był gotów, żeby to zrobić. And Jonah went to God. Ale kiedy Jonasz poszedł do Boga, in fact, to faktycznie it was Nineveh. Tu chodziło o Niniwę. And God began to speak to Jonah. Więc Bóg zaczął mówić do Jonasza. And he had tears in his eyes. I on miał łzy w oczach. Jonah, Jonaszu, I want you to go to Nineveh. Chcę, żebyś udał się do Niniwy. Tell them they only have 40 days. Powiedz im, że zostało im tylko 40 dni. Jonah looked at God. A Jonasz popatrzył na Boga. You know how he felt? Wiecie, jak on się czuł? God loves Nineveh. Bóg kocha Niniwę. And he said, i powiedział, this is not right. Tak nie powinno być. How can he love Nineveh? Jak on może kochać Niniwę? Więc powiedział, like you. Nie podobasz mi się. That's why he went to Tarshish. I dlatego poszedł do Tarszyszu. Right? Tak? Because he thought dlatego, God was wrong. Dlatego, że odkrył, iż Bóg nie miał racji. Popełnił błąd. And when he gave up God, więc zostawił Boga. He found nothing else to do. Zauważył, że nie ma nic do zrobienia. He got lost. I był zgubiony. So what did he do? I co zrobił? He became very depressed. Wpadł w wielką depresję. Because God loved Nineveh. Dlatego, że Bóg kocha Niniwę. God he served for all his life. Bóg, któremu służył przez całe życie. And he loves Nineveh too. On kocha też Niniwę. He was so disappointed. Więc był bardzo rozczarowany. And he went down to the bottom of the ship. I wtedy na dno statku. And he slept. I spał. You know what it means? Wiecie, co to oznacza? His spirit is gone. Że zniknął jego duch. He's in the darkness. Znalazł się w ciemnościach. He's depressed. I wpadł w depresję.
And there's a storm. I wtedy pojawił się sztorm. And God sent. I Bóg posłał. Ship captain go down to John. Posłał kapitana, który podszedł do Jonasza. Obudź się. And Jonah knew. I Jonasz wiedział. Jonah said. I wiecie, co powiedział Jonasz? What was Jonah said? Co on powiedział? God was trying to what? Bóg próbował zabić go. Is that the truth? Czy to było prawdą? No. Nie. That's a Jonah's misunderstanding. To wynikało z braku zrozumienia. When you know God, gdy wy znacie Boga, who should hate Nineveh, który powinien był odczuwać nienawiść do Niniwy, this God will hate you. Ten Bóg może odczuwać nienawiść do was. It was Jonah's misperception. Dlatego tak było, iż Jonasz nie pojmował tego we właściwy sposób. I ran away from God. Ja uciekłem od tego Boga. And now he's trying to kill me. A on teraz dlatego chce mnie zabić. I don't care. Nie obchodzi mnie. Throw me in. Niech robi ze mną, co chce. Everything will be fine. Rzućcie mnie do tego morza. Wszystko będzie skończone. That's not truth. Ale tak nie wyglądała prawda. I want you to know this. Chcę, żebyście to wiedzieli. If you take that as a truth, jeśli wy przyjmiecie to jako prawdę, you are still sleeping. To znaczy, że nadal śpicie. Your eyes has not been opened yet. I wasze oczy jeszcze nie zostały otwarte. You never have a rest. I nigdy nie doświadczyliście you odpoczynku never have a peace of mind. Ani pokoju. God still loves Jonah. Bóg nadal kochał Jonasza. God knew Jonas will behave like that. Bóg wiedział o tym, że Jonasz w ten sposób się zachowa. God knew that Jonas will be deceived by Satan like that. Bóg wiedział, że Jonasz będzie zwiedzony przez szatana w ten sposób. He will even give up his own life. I dlatego będzie nawet chciał oddać swoje życie. God sent fish. Więc Bóg posłał rybę. Even though he didn't want to. Pomimo tego, że on nie chciał. God saved him. To Bóg zbawił go. Now he has experience. I teraz już ma doświadczenie. Bóg powiedział, udaj się do Niniwy. Więc on powiedział, dobrze. Więc poszedł do Niniwy. Macie tylko 40 dni. I Niniwa pokutowała. A Jonasz wściekł się. Jakie to jest trudne, aby zbawić tego Jonasza. And Jonah was not happy at all. I Jonasz nie był wcale szczęśliwy. Jonah was breathing hard. Ciężko dyszał. And then the plants grew. I wtedy wyrosła roślina. It was very hot. Było bardzo gorąco. The sun was too strong. Dlatego, że słońce zbyt mocno świeciło. Jonah enjoyed the shade. I Jonasz cieszył się z powodu tego cienia. He hated these Ninevites enjoying salvation. I nadal odczuwał nienawiść do tej Niniwy, która teraz cieszyła się ocaleniem. And then? God sent a little bug. I wtedy Bóg posłał małego robaka. And the shade disappeared. I cień zniknął. Got mad. I Jonasz znów się wściekł. I don't know why God have to save this Jonah. Nie wiem, dlaczego Bóg tak bardzo uparcie dążył do zbawienia tego Jonasza. This is worse than Nineveh. Z tym Jonaszem sytuacja była gorsza niż z Niniwą. You know what this Jonah sounds like in the New Testament? Czy wiecie, co jest odpowiednikiem tego głosu Jonasza w Nowym Testamencie? Someone you know very well. Ktoś może wie? Luke chapter 15. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. The older son. Starszy syn. Oldest. Starszy syn. Older son was mad. Starszy syn był wściekły. Because younger son was. Dlatego, że młodszy syn. Welcomed by the father. Został przywitany przez ojca. Father loves younger son. I ten ojciec miłował tego młodszego syna. And Jonah was mad. A Jonasz był wściekły. Same as older son. Tak jak ten starszy syn. And God speaks to Jonah. I Bóg przemówił do Jonasza. Jonah, Jonaszu. Are you sad because this plant died? Czy jesteś smutny dlatego, że ta roślina zwiędła? Now I have about 40,000. A w Niniwie mam przecież 40 tysięcy ludzi. And 100,000 animals. I 100 tysięcy zwierząt. And the book of Jonah ends there. I Księga Jonasza kończy się w ten sposób. Just like Luke 15 ends. Tak jak 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Ends where? Kończy się na czym? Let's look at this. Popatrzmy. This is beautiful. To jest piękne. I love this. Uwielbiam to czytać. Luke chapter 15. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Look at this. Popatrzcie na to. Verse 30. Wiersz 30. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. 31 wiersz. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.
And look at verse 32. I popatrzmy na wiersz 32. I love this verse. Uwielbiam ten fragment. This give me the rest. To darzy mnie odpoczynkiem. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. You know why I'm so happy? Wiecie, dlaczego jestem taki szczęśliwy? This younger son, ten młodszy syn, was not lost by the father. Nie zgubił się z powodu ojca. This younger son, father never lose this younger son. Ten ojciec nigdy tak naprawdę nie stracił młodszego syna. What happened in fact? Faktycznie to, co się stało, the fact is, ten fakt polegał na tym, younger son ran away from father. Że to młodszy syn odszedł od ojca. Did father lose younger son? Ale czy ten ojciec stracił tego syna? If I were writing the Bible, gdybym ja pisał Biblię, I probably wrote this prawdopodobnie way. Napisałbym to tak. This your younger brother ran away and came back. Ten młodszy brat odszedł i wrócił. That's the fact. To byłby fakt. Is that the truth? Ale czy to prawda? No. Nie. Do you know what the truth is? Wiecie, jak wygląda prawda? Was lost, był zgubiony and is found. I odnalazł się. That's the truth. To jest prawda. God will never say, Bóg nigdy nie powie, you ran away, odszedłeś, you came back. I wróciłeś. He will take the blame. On weźmie odpowiedzialność na siebie. I lost you, ja straciłem cię, now I found you. Ale teraz cię znalazłem. Isn't that beautiful czy to nie piękne? In this love, w tej miłości we have a peace. Mamy pokój. I want you to live in this peace. Chciałbym, abyście żyli w tym pokoju. There's no reason to be so busy. Dlatego, że nie ma powodu, aby być takim zajętym, zapracowanym człowiekiem. And, let me finish this way. Pozwólcie, że zakończę. So after the breakfast, po śniadaniu my dear Esther ran. Moja droga Esther pobiegła. Szybko, szybko, jest tyle jeszcze rzeczy do zrobienia. And I had a key. A ja miałem klucz. Oh, so, honey, hurry up, you have the key. Kochanie, chodź szybciej, ty masz klucz. You have to open the door. Musisz otworzyć drzwi dla mnie. So I said, okay, here's więc the ja powiedziałem, tu masz klucz. Because I was not gonna run, you know? Dlatego, że ja nie chciałem biec. So I threw it. Więc rzuciłem jej. And he got it. She got it. I ona złapała. And she ran. I pobiegła. And then I arrived. I wtedy ja przyszedłem. Esther says. A Esther powiedziała. Oh, it's only one second difference. To tylko sekunda różnicy. I wanted to say something. Więc chciałem coś powiedzieć. I wanted to say you are too busy. Chcę ci powiedzieć. Darling. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś zbyt zajęta, kochanie. But I didn't say anything. Ale nie powiedziałem nic. You know why? Wiecie dlaczego? Because God says. Dlatego, że Bóg powiedział mi. Don't be too hurry. Nie śpiesz się za bardzo. I'll tell her. Ja jej powiem. I said, okay, you do. Powiedziałem, dobrze, panie, zrób to. So we kept the peace. I w ten sposób zachowaliśmy pokój. You know? I'm sure God speak to her. Jestem pewien, że Bóg przemawia I know God's been speaking to her a lot. Wiem, że Bóg bardzo dużo do niej mówi. When I leave everything in to him. Dlatego, że ja powierzę mu wszystko. I can relax. I wtedy dzięki temu mogę się zrelaksować. I don't have to tell everyone everything all the time. Nie muszę mówić wszystkiego i wszystkim cały czas. And the things get better. I wtedy wszystko ma się ku dobremu. Then I say, i wtedy mówię, thank you, Lord. Dziękuję, Panie. May the peace of God be with you. Niech pokój Boży będzie z wami. In his love. W Jego miłości. Amen. Amen.